7 września został podpisany protokół odbioru z wykonawcą robót budowlanych związanych z budową siłowni Fit Park. Siłownie te znajdują się w 2 miejscowościach, w Ząbrowie i w Dargocicach. W skład siłowni tych plenerowych wchodzi 6 urządzeń. Urządzenia te są takie jak biegacz, twister plus wahadło, odwodziciel plus stepper, wioślarz, orbitek wolnostojący oraz wyciąg górny. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania takiego mini fit parku w Ząbrowie, jak i w Dargocicach. To są 2 projekty, które zostały oddane do użytku w przypadku Ząbrowa. Tutaj takie szczególne podziękowania dla Stowarzyszenia Morsjanie oraz dla pani Bogusi Malik, ale i też pani Sołtys za inicjatywę. Mamy w gminie 12 sołectw, ale niestety ze środków, z grantów lidera lokalnej grupy działania skorzystały tylko 3 sołectwa. No szkoda, że tak mało. Niemniej no dzisiaj mamy sukces. Wyrażam nadzieję, że będzie ten mały fit park zarówno w Dargocicach, jak i Ząbrowie służył mieszkańcom, że będzie cieszył się zainteresowaniem i że będzie służył głównie poprawie zdrowia. Naprawdę cieszę się, że powstało takie miejsce jak fit park właśnie u nas w Dargocicach, ponieważ można tam spędzić bardzo fajnie czas, można się poruszać, porozmawiać z koleżanką, z rodziną, nie siedzieć w domu przed telewizorem, z telefonami, przed internetem. Jesteśmy szczęśliwi, że zrobiliśmy coś dla siebie, że się poruszaliśmy. To jest na pewno ogromna satysfakcja.